Ja jestem Janusz, nick Janusz. A ja jestem Marta. Nick Grażyna. Niedawno zamieszkaliśmy w Tajlandii. Witamy w naszym vlogu, który jest poświęcony odpowiedziom na Wasze pytania. Zebrałam pytania od naszych widzów i postaramy się na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie. Gdzie my tak naprawdę mieszkamy? Co to jest to Hua Hin? Często dostajemy takie pytanie, że Hua Hin, to w ogóle pierwszy raz o tym słyszę. Właściwie to brzmi tak po chińsku. No właśnie. Hua Hin jako miasto, które ma 65 tysięcy mieszkańców, leży około 280 km na południe od Bangkoku, nad Zatoką Tajlandzką. Jest to miasto, które leży w prowincji Prachuap Khiri Khan. Jest to typowo rolnicza prowincja, są tutaj bardzo urodzajne ziemie, a więc plantacje owoców tropikalnych, no i oczywiście pola ryżowe. Samo Hua Hin jest takim miastem, można powiedzieć, ulicowym, dlatego że większość budynków rozciąga się wzdłuż wybrzeża. Są tu przepiękne plaże i miasto jest świetnie skomunikowane z Bangkokiem, jako że z północy na południe, ta główna trasa łącząca północ i środkową część Tajlandii z południową przebiega właśnie obok nas. Jest tutaj autostrada, jest również linia kolejowa. Pokażemy to może na innych zdjęciach, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda z góry, z nieba, jak wygląda nasza miejscowość. A nazwa Hua Hin rzeczywiście kojarzy się może z Chinami, ale jest to typowe tajskie miasto. Miasto, które powstało niedawno, jeszcze 100 lat temu była tutaj mała, senna wioska rybacka. Ale jest to miasto, które jest w pewnym sensie takim zapleczem dla ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na weekendy z Bangkoku. To może tyle. Już chyba mówiliśmy też o naszym mieście, w naszym pierwszym vlogu, gdzie mieszkamy. Tak, no ale to było teraz takie podsumowanie. Pokażę Wam jeszcze dokładnie na mapie, jak wygląda położenie tego miasta względem Tajlandii, względem całego tego rejonu. Cała grupa pytań dotyczy naszego mieszkania. W ogóle tak, pierwsze, jak to kupić mieszkanie? Jakie są ceny mieszkań teraz i no ogólnie jak tutaj zamieszkać w Hua Hin? Pytanie może nie jest takie bardzo proste. Może na samym początku pewne takie nasze stwierdzenie, że możemy na ten temat mówić tylko z własnego doświadczenia, dlatego że na ceny mieszkań wpływa tutaj cała masa czynników. Wiemy, że te ceny się zmieniają, jest w zasadzie tylko parę takich pewników. Pewnikiem jest to, że im bliżej plaży, tym ceny są wyższe. Oczywiście jest tutaj masa nieruchomości, które można kupić, można wynająć, czego dowodem jest chociażby nawet nasz krótki spacer po okolicznych ulicach. Zobaczcie, ile tutaj jest biur nieruchomości, które oferują zarówno wynajem, jak i kupno i apartamentów w takich kondach jak nasze, kondominiach takich jak nasze. Ewentualnie dla ludzi z bardziej zasobnym portfelem są również tak zwane pool villas, czyli wille z basenem. No i tutaj, mówiąc o nieruchomościach, chciałbym jeszcze wyjaśnić i podkreślić bardzo jedną ważną sprawę, która budziła u Was kontrowersje. Chodzi o ten tak zwany parytet. Chodzi o to, że dam przykład, może tak będzie najlepiej. Jeżeli w danym kondominium jest 100 mieszkań, to do cudzoziemców może należeć najwyżej 49 z nich. Może ich oczywiście należeć mniej, nie więcej niż 49, dlatego że 51 mieszkań musi należeć do Tajów. Więc jeżeli byście kiedyś rozważali zakup mieszkania tutaj, chociażby nawet w Hua Hin, czy w ogóle w Tajlandii, to musicie się upewnić, czy ten parytet będzie zachowany, jeżeli kupujecie od Taja. Jeżeli kupujecie od cudzoziemca, ewentualnie z biura pośrednictwa, musicie się upewnić, żeby ten parytet był zachowany. Co do cen, no
Zobaczcie, tutaj na zdjęciach są przedstawione takie oferty cenowe. Są również oferty dla bardzo bogatych, na przykład w tej chwili budowane są apartamenty właśnie do sprzedaży przez sieć Intercontinental. Ceny zaczynają się od 8 milionów batów, czyli mniej więcej od 1 000 000 zł. Natomiast mieszkania w innych lokalizacjach praktycznie już można powiedzieć od 2 milionów można znaleźć całkiem niezłe lokum. Nie wiem, czy jeszcze coś trzeba było dodać? To znaczy, wiesz co, mówimy tutaj o kondominiach, prawda? Bo i tutaj o tym parytecie mówiliśmy, który dotyczy tylko kondominiów, prawda? Bo jeśli chodzi o zakup domu, to tutaj są już zupełnie inne uwarunkowania i tam rzeczywiście jest utrudnienie dla obcokrajowców, jeśli chodzi o zakup domu. Z tego co wiemy, to raczej no jest to bardzo utrudnione, raczej można wynająć, prawda, tak, leasingować taki dom na jakiś tam długi czas, prędzej niż kupić. No właśnie, i tak jeszcze wracając do zakupu naszego mieszkania, w naszym poprzednim filmie, jeżeli go oglądaliście, to pewnie wiecie, jeśli nie, zapraszamy. W naszym filmie dotyczącym naszego mieszkania tu mówiliśmy o tym, jak myśmy kupili tutaj nieruchomość, nasze mieszkanie. I chciałem jeszcze wam pokazać tutaj, może do kamery, jest coś takiego jak w Polsce książeczka samochodowa, to jest książeczka mieszkaniowa, z tym, że nie kojarzcie tego z tą książeczką oszczędnościową, która kiedyś w PRL-u była popularna, nie. Jest to taka książeczka, w której każdy z właścicieli jest wymieniony, ona istnieje od nowości, czyli od momentu oddania do użytku mieszkania. I oczywiście my jesteśmy w tej książeczce wpisani jako właściciele. Więc jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości, jesteśmy w 100% właścicielami tego mieszkania. Spełniliśmy parytet, kupiliśmy od cudzoziemca, nie było z tym żadnych problemów. Więc jeszcze raz, naprawdę jesteśmy właścicielami tego mieszkania i Polacy, inni zagraniczni, przyjeżdżający tutaj goście mogą kupić mieszkanie w Tajlandii. To tyle. Kondominium. Dobrze. Teraz kwestia wizy. Jaką mamy wizę? W jaki sposób, jak to się stało, że możemy tutaj mieszkać na dłużej? No więc oczywiście są wizy wieloletnie, które można uzyskać mając naprawdę bardzo zasobny portfel i chęć zostania tutaj na dłużej. Taką podstawową wizą dla ludzi, którzy chcą tutaj zamieszkać, jest oczywiście dla ludzi, którzy chcą tu zamieszkać, mając pewien osiągnięty wiek, to właśnie my mamy taką wizę. To jest wiza non-immigrant, tak to się nazywa. Long stay. Long stay. Mhm. Ta wiza jest przyznawana na 1 rok z możliwością jej odnowienia. Jakie są warunki do spełnienia? No przede wszystkim trzeba mieć na koncie odpowiednią ilość pieniędzy, albo mieć na koncie odpowiednią ilość pieniędzy, albo odpowiednie przychody miesięczne, żeby taką wizę tutaj otrzymać. Tą graniczną wartością jest kwota 800 tysięcy batów, czyli mniej więcej w tej chwili 100 tysięcy złotych na osobę. I takie pieniądze, chcąc się starać o wizę, trzeba mieć zablokowane w banku. Starając się o wizę, może to być Bank Polski albo jakikolwiek inny bank, przy odnowieniu tej wizy już konieczne jest posiadanie tej kwoty przez co najmniej 3 miesiące przed przedłużeniem wizy właśnie na swoim koncie w tajskim banku. Jest to ważne, ewentualnie jeśli ktoś nie ma takiej kwoty, a ma odpowiednie miesięczne przychody, mniej więcej 8 tysięcy złotych miesięcznie. 65 tysięcy batów. 65 tysięcy batów miesięcznie to daje mniej więcej około 8 tysięcy złotych miesięcznie, więc jeśli ktoś ma taką emeryturę albo takie dochody, no to wtedy już nie musi oczywiście tej kwoty mieć w banku. Z tym, że jest jeszcze możliwość dzielenia, można mieć część tej kwoty w banku, a pozostałą część mieć jako stałe dochody comiesięczne. Jest to wymagane i to jest bardzo ważny warunek. Natomiast przy staraniach się o wizę, no to jedną śmieszną rzecz trzeba powiedzieć. Jest taki dokument, który trzeba wypełnić, jest to zaświadczenie o stanie zdrowia. Jest to taki formularz w języku tajskim i angielskim, który musi wam podpisać lekarz. Co tam jest na przykład? Z ciekawostek. Nie możecie mieć... Co tam było? Gruźlicy nie można mieć. Nie można mieć trądu, nie można mieć słoniowacizny, nie można być uzależnionym od narkotyków, nie można mieć trzeciego stadium kiły bodajże,
okej, to wszystko jest fajnie. I jest jeszcze coś takiego, że lekarz musi stwierdzić, że jesteście w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, żeby taki dokument podpisać. I oprócz tego podpisu lekarz musi jeszcze podać numer swojej licencji i podać, jak długo ta licencja jest w jego posiadaniu. No więc życzę Wam powodzenia w znalezieniu takiego lekarza, który zrozumie Wasze potrzeby i potrzeby Tajów w tym zakresie, więc to jest jeden z takich warunków. Mówię w tej chwili o sytuacji, która miała miejsce wtedy, jak myśmy się starali o wizę, czyli we wrześniu ubiegłego roku. Być może to wszystko się zmienia, te zasady się zmieniają, więc jeśli ktoś jest naprawdę zainteresowany otrzymaniem takiej wizy, to powinien sobie zajrzeć na stronę tajskiej ambasady. My w każdym razie chcielibyśmy rekomendować skorzystanie z usług pośrednictwa wizowego. Są firmy, które zajmują się czymś takim. Myśmy z takiej opcji skorzystali, jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie chcemy oczywiście tutaj mówić, jaka to była firma, żeby nie robić jakiejś kryptoreklamy. Jeśli jesteście zainteresowani, polecamy pośrednictwo wizowe. No, nie powiedziałeś jeszcze o ubezpieczeniu medycznym, a no to właśnie też jest jedno z pytań naszych widzów. Jakie mamy ubezpieczenie medyczne? Jeśli chodzi o ubezpieczenie medyczne, jest ono obligatoryjne, czyli tutaj po prostu chcąc dostać wizę, trzeba mieć ubezpieczenie medyczne na cały okres pobytu. Oczywiście wtedy, kiedy myśmy zaczynali starania o wizę, to ta kwota ubezpieczenia była dość zaporowa, to znaczy kwota gwarantowana przez ubezpieczenie, ona wynosiła wtedy 100 tysięcy dolarów, później została zmniejszona do 50 tysięcy dolarów, teraz ponoć jest do 20 tysięcy dolarów. Oczywiście były tam całe obostrzenia dotyczące samych firm ubezpieczeniowych. Jeśli to była firma na przykład polska albo jakaś, która nie działa na tajskim rynku, trzeba mieć było zaświadczenie z ambasady, że rzeczywiście ta firma działa, że jest wypłacalna, że w ogóle można uznać jej ubezpieczenie. Ubezpieczenie oczywiście będziemy odnawiali po roku, starając się o przedłużenie wizy. Jeszcze w tej chwili nie rozpatrywaliśmy, czy zostaniemy w AXE, czy będzie to inna firma. Myślę, że damy Wam znać przed tym, jak będziemy się starali o przedłużenie wizy. Tak? Jeszcze coś w tym temacie? No, myślę, że to wystarczy. Myślę, że to wszystko. Wiza jest w paszporcie, jest to na osobnej stronie paszportu. Dobrze jest mieć ze sobą tutaj zdjęcie, fotokopię takiej wizy, na przykład w telefonie. Jest to bardzo pomocne. Myśmy akurat jeszcze nie mieli okazji nikomu pokazywać, ale z tego co wiemy, jest to ważne, żeby taką wizę przynajmniej sfotografowaną, bo nie nosimy ze sobą paszportu, ale mieć w swoim telefonie na wypadek W. Kolejne pytanie. Czy mamy konto w banku tutejszym? Tak, oczywiście warunkiem posiadania, może nie tyle posiadania, co przedłużenia wizy, no i w ogóle życia tutaj, jest posiadanie konta w banku. Okazuje się, że założenie tego konta nie jest takie proste, jak na przykład u nas w Polsce, gdzie wystarczy wejść do oddziału z dowodem osobistym albo z innym dokumentem tożsamości i to konto jest otwierane. Tu jest to bardziej skomplikowane. Otóż, przynajmniej tak było do tej pory, na wizie turystycznej nie można otworzyć konta banku w Tajlandii. Jest to skomplikowany proces. Ułatwienie jest takie, że jeżeli ktoś jest właścicielem nieruchomości i ma dowód, no w postaci książeczki czy odpowiedniego dokumentu, musi się starać w immigration o odpowiednie pismo potwierdzające adres i dopiero z tym można iść do banku i próbować założyć tutaj konto bankowe. Jest tu kilka wiodących banków. I co ciekawe, każdy bank ma swój własny bankomat, więc nie zdziwcie się, jak wejdziecie na przykład do jakiejś galerii handlowej albo innego miejsca, że zobaczycie rząd bankomatów, każdy z innego banku. Otóż nie ma tutaj jakiejś ogólnej takiej sieci jak u nas Euronet, która by obejmowała możliwość wypłaty gotówki na przykład z kilku banków. Każdy bank ma swój bankomat. No i jeszcze taka ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że nawet w obrębie jednego banku są jego oddziały w różnych częściach Tajlandii i to się u nich nazywa branch. Czyli jeżeli założycie sobie konto na przykład w Bangkoku, a pojedziecie na Phuket czy do Pattaji, będziecie chcieli wypłacić pieniądze z bankomatu waszego banku, to będziecie musieli zapłacić jakąś tam niewielką prowizję od wypłaty, dlatego że to jest inna gałąź, inny branch, inny oddział. Coś, co u nas jest w ogóle nie do pomyślenia, ale tak tutaj działa i przekonaliśmy się rzeczywiście, będąc na Phuket, że musieliśmy zapłacić prowizję
bo to był inny branch tego samego banku. To taka ciekawostka. Natomiast jeszcze z innych ciekawostek obejmujących banki tajskie, na przykład zobaczcie, tutaj przynieśliśmy, żeby wam pokazać, to są książeczki. Książeczki bankowe, oczywiście są karty kredytowe, których tutaj nie pokazuję, bo jest to oczywista oczywistość. Natomiast każdy bank wydaje do swojego konta również tak zwany passbook, czyli książeczkę bankową. I teraz, jeżeli mówimy na przykład o banku, Bangkok Banku, my mamy taką książeczkę, która nazywa się Savings Account, czyli ona jest do takich operacji, no nazwijmy to, podręcznych, codziennych, tak? Takie zwykłe konto oszczędnościowe. Natomiast jest tutaj osobna książeczka i to już jest konto tak zwane depozytowe, czyli tutaj można mieć jakąś większą kwotę pieniążków. Przepraszam, pieniążków. Jestem stary Krakus i mówię pieniążków. Zawsze moja żona mnie tutaj kontruje. Dobrze, więc wracając do tych ciekawostek. Każdy bank ma swoją własną książeczkę, ale co ciekawe, są tutaj takie, no nazwijmy to bankomaty, do których można włożyć taką książeczkę i wtedy jest drukowane saldo rachunku. To jest ciekawostka. Można oczywiście iść do banku i tam również w banku na podstawie komputerowych wydruków oni nam uzupełnią nasze oszczędności tutaj, ale tak jak mówię, można to zrobić bez wizyty w banku, włożyć taką książeczkę do specjalnego bankomatu, nie wiem jak to nazwać, maszyny, maszyny drukującej, drukarki, która otworzy tę książeczkę na odpowiedniej stronie, po wpisaniu kodu wydrukuje nam stan oszczędności. Tutaj, co jest jeszcze ciekawego, z czym jeszcze się spotkaliśmy ciekawym, mianowicie większość banków ma swoje własne terminale bankowe, więc też nie zdziwcie się, jeżeli przyjdziecie do jakiegoś sklepu i zobaczycie 3 albo 4 terminale bankowe i zależnie od tego, jaką kartę będziecie mieli, to ona zostanie włożona do odpowiedniego terminalu. I jeszcze jedna ciekawostka, w bardzo niewielu miejscach płaci się tutaj kartą zbliżeniową. Przeważnie kasjer bierze od was kartę, wkłada ją do terminalu, trzeba wklepać PIN, no i dopiero wtedy transakcja jest przetwarzana, więc to nie jest tak jak u nas. Są jakieś systemy takie, które polegają na sczytywaniu z telefonu kodów QR, ale one są wszystkie po tajsku i tak prawdę mówiąc nie interesowaliśmy się tym i nie chcielibyśmy raczej używać takich rzeczy, bo są tam różnego rodzaju napisy po tajsku, języka, którego nie znamy, więc polegamy na zwykłych, twardych, plastikowych kartach kredytowych, kartach płatniczych. No właśnie. No to co, to tyle, jeżeli chodzi o banki? Znaczy, było takie pytanie, jak tu płacicie? Czyli już częściowo odpowiedziałeś, że płacimy tymi kartami wydanymi przez te banki tajskie, a czy jeszcze w jakiś inny sposób tutaj płacimy? No oczywiście wszędzie można zapłacić gotówką. Tutaj gotówka jest w powszechnym obiegu. No i oczywiście większość sklepów honoruje także karty kredytowe, bankomatowe, wydane wielowalutowe, na przykład polskich banków. Te karty wielowalutowe oczywiście są tutaj respektowane. Czy kurs jest odpowiedni, jak są przeliczenia? Nie chcemy na ten temat mówić. Myślę, że to już zależy od danego banku, od danej karty wielowalutowej. My w każdym razie posługujemy się kartą Revoluta. Nie mieliśmy nigdy kłopotu z płaceniem kartą Revoluta, przynajmniej do tej pory. To jeśli jesteśmy już przy wydatkach, to gdzie robicie zakupy? No właśnie, raczej unikamy jakichś drogich sklepów, drogich miejsc. Jeżeli w ogóle chodzi o sklepy tutaj przeznaczone dla takich ludzi jak my, czyli nie dla może ludzi, którzy tutaj urodzili się, żyją i mieszkają, to są 3 kategorie takich sklepów, przynajmniej może 4. Pierwszą kategorią to są sklepy dla tych, którzy tutaj przyjechali, tutaj mieszkają i mają dość zasobny portfel. Mówię o ekspatach, bo są to sklepy, jest ich niewiele, ale są tutaj, które oferują rzeczywiście luksusowe towary. Może nie tyle luksusowe, co sprowadzane z całego świata.
Na przykład jeśli ktoś przyjechał tutaj z Anglii, pije swoją ulubioną herbatę, to tę herbatę może sobie tam kupić, czy kawę. Ceny tam są naprawdę wysokie. My nie korzystamy z tych sklepów, bo tak jak powiedziałem, ceny są wysokie, a poza tym no, nie jesteśmy aż takimi miłośnikami herbaty, żeby korzystać z jednego gatunku. Mniejsza o to. To jest ta kategoria sklepów tak zwanych bardzo drogich, aczkolwiek odwiedzaliśmy takie sklepy, widać, że jest tam klientela, są tam ludzie, którzy dokonują zakupów. Druga kategoria to są sklepy takie z nieco niższymi cenami, one oferują również sporo towarów z importu, ale również jest dużo miejscowych towarów, ceny są tam zazwyczaj wyższe niż gdzie indziej. Nie wszystkie ceny, można tam oczywiście robić sobie codzienne zakupy. U nas bardzo blisko jest właśnie taki sklep w jednej z galerii handlowych. Tutaj jest zaraz obok nas druga galeria handlowa. No i to jest właśnie trzeci rodzaj sklepów, dokładnie takich jak u nas są hipermarkety. No właściwie to jest supermarket, ale takie skrzyżowanie Lidla z Auchan, z Carrefourem. To są sklepy dawnej sieci Tesco, które nazywają się tutaj Lotus, więc mniej więcej jest takie zaopatrzenie, jak u nas było w sklepach Tesco, czy w tej chwili jest w innych supermarketach. I ceny są całkiem przyzwoite, są umiarkowane i tam w zasadzie większość produktów takich codziennych kupujemy. Oczywiście owoce, warzywa i inne rzeczy kupujemy na targu. Mieliście okazję, jeżeli nie, to zapraszamy obejrzeć nasze relacje z wizyty na lokalnym targu. I tutaj są jeszcze takie sklepiki, jest ich naprawdę bardzo dużo. W zasadzie są dwie takie sieci, Family Mart, a druga to jest sieć 7-Eleven. To są małe sklepiki, one są dosłownie co kilkaset metrów tutaj można je spotkać. Oferują bardzo podstawowy asortyment towarów, aczkolwiek jeśli ktoś chce się tam zaopatrywać, nie ma problemu, zawsze można tam kupić pieczywo, podstawowe środki czystości czy artykuły żywnościowe. No nie powiedziałeś o naszym lokalnym sklepiku. A no właśnie, są jeszcze tak zwane lokalne sklepiki, one są przeznaczone raczej dla Tajów, dla tych, którzy tutaj mieszkają. One są troszkę w takim systemie, nie obrażając nikogo, jak to się mówi, hole in the wall, prawda, czyli dziura w ścianie. Czyli to są maleńkie sklepiki, które mają bardzo podstawowe artykuły żywnościowe, spożywcze, czy ewentualnie środki czystości, aczkolwiek są bardzo przydatne, jeśli ktoś chce naprawdę bardzo szybko zrobić zakup. Bardzo miła obsługa jest w takich sklepikach, tak. Jak już nas znają sprzedawcy, no to już po prostu no mamy przyjacielskie relacje. I oczywiście w takich sklepikach honorowana jest tylko i wyłącznie gotówka. Tutaj nikt nie ma terminali płatniczych, więc trzeba się z tym liczyć, że na targu czy w takich sklepikach płacimy wyłącznie gotówką. No ale nie powiedziałeś o internecie, zakupach przez internet. A, no tak. Gdzie my się zaopatrujemy? Tak, rzeczywiście podchwytliwe było pytanie. Mianowicie rozgryźliśmy, albo jak to się mówi, rozkminiliśmy zakupy przez internet. Jest tutaj taka wielka sieć handlowa, internetowa, która nazywa się Lazada. Jest to skrzyżowanie naszego Allegro z AliExpressem. Właściwie można tak powiedzieć i rzeczywiście oferują gigantyczną gamę towarów. Ceny dostawy są albo zerowe, albo naprawdę niewielkie, rzędu kilku złotych. Przewaga polega na tym, że jeżeli opłacimy towar kartą kredytową, to jest on dostarczany przez kuriera i zostawiany tu u nas na dole w lobby. Kurier przed dostawą dzwoni, mówimy mu, żeby zostawił towar w lobby i mamy towar dostarczany do domu, możemy go sobie po prostu zejść i odebrać z lobby naszego kondominium. Działa to naprawdę świetnie, dostawy nie przekraczają 2-3 dni, są bardzo szybkie. Nawet jeżeli to są towary importowane na przykład z Chin, to jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy czekali na nie dłużej niż 3-4 dni. Więc tu rzeczywiście zakupy przez internet są fajne. No i naturalnie istnieje cała masa firm, które oferują dostawy swoich produktów przez dwie takie wiodące tutaj firmy. Coś takiego jak u nas jest Uber Eats, prawda? Czy jeszcze inaczej mówię, u nas w Polsce. Tutaj nazywa się to Grab, a druga firma to jest Foodpanda.
i można sobie zamówić. Zresztą bardzo wielu Tajów korzysta właśnie z tej możliwości zamawiania sobie jedzenia do domu. Jedzenie jest przywożone błyskawicznie, jest ciepłe, apetyczne. Parę razy z tego skorzystaliśmy. Kolejne pytanie. Czy jest tu bezpiecznie? No właśnie, czy jest tu bezpiecznie? Prawdę mówiąc, uważamy, że jest tu bardzo bezpiecznie. Jest w zasadzie tylko kilka może takich zagrożeń, o których trzeba wiedzieć. Mianowicie trzeba sobie uświadomić, że jest to kraj tropikalny, w związku z czym możemy tu spotkać różnego rodzaju węże, jaszczurki, jadowite owady. Prawdę mówiąc, nie mieliśmy z nimi nigdy jakoś tutaj do czynienia, aczkolwiek są ostrzeżenia, żeby na nie uważać. Jest tu naprawdę bezpiecznie. Myśmy nigdy nie mieli większych problemów z poruszaniem się po mieście. Mówimy o zagrożeniach takich typowo wynikających z przestępstw. Natomiast troszkę zagrożeniem może być ruch, czyli to, co się dzieje na ulicach, ponieważ tutaj rzeczywiście jest bardzo duży ruch, szczególnie jednośladów, i trzeba uważać. Niestety Tajlandia jest w czołówce krajów, które mają bardzo dużo wypadków drogowych i to niektóre z tych wypadków kończą się śmiercią uczestników, więc trzeba na to bardzo uważać, szczególnie tutaj. Jest mało przejść dla pieszych, pieszy jest traktowany tutaj po macoszemu, więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę i uważać. Takim zagrożeniem mogą być również dzikie zwierzęta, jeżeli udamy się gdzieś poza obręb dużego miasta. Szczególnym takim zagrożeniem są stada małp, które w tej chwili, no, mieliśmy z nimi dość przykry incydent. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale podchodzimy do nich z dużym respektem. Jeśli chodzi o watahy psów, bo też ktoś pytał o to, praktycznie gdzieś może na obrzeżach tutaj są tak zwane stray dogs, czyli te psy uliczne. Myśmy nie mieli nigdy kłopotu. Tu psy się raczej boją ludzi, nie zaczepiają ich. No co, o czymś jeszcze może zapomniałem? No wczoraj ugryzła cię pszczoła. A tak, zdarzają się tutaj miejsca, gdzie są dzikie pszczoły. Oczywiście trudno na nie uważać, bo często one mają gniazda gdzieś tam wysoko w konarach drzew. Rzeczywiście urządliła mnie pszczoła, było to bardzo nieprzyjemne przeżycie. Ale podsumowując, czujemy się tutaj naprawdę bezpiecznie. Nie ma jakichś takich negatywnych odczuć, objawów ze strony mieszkańców, że nie jesteśmy tu na przykład mile widziani, wręcz przeciwnie. No w tej chwili niestety ten słynny tajski uśmiech jest przysłonięty maskami, ale wierzymy, że pod tymi maskami oni się do nas uśmiechają. Bezpieczeństwo też kojarzy się z opieką medyczną. Mamy tutaj jakieś doświadczenia, jakąś wiedzę na ten temat? No właśnie. Jaki jest poziom tej opieki medycznej? Tutaj można powiedzieć o jednej rzeczy, że Tajowie jako jeden z kierunków odbudowy strat spowodowanych przez COVID-19, strat spowodowanych w turystyce, zamierzają ściągnąć tutaj bardzo dużo ludzi z sąsiednich krajów szczególnie na tak zwane wyjazdy medyczne. Dlaczego? Dlatego, że opieka zdrowotna jest tutaj naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ceny są dość umiarkowane i Tajowie chcą to wykorzystać, aby przyciągnąć zagranicznych turystów, turystów medycznych. No, my sami tutaj mieliśmy już kontakt. To może Grażynka Marta coś na ten temat powie? No, ja miałam kontakt z dentystą, bo ukruszył mi się ząb. No i uważam, że tutaj poziom, powiedzmy, tej opieki dentystycznej, no, jest naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. A jeżeli chodzi o ceny? No a ceny to, no, uważam, że są dużo niższe niż w Polsce. Tym bardziej, że to było w takiej dość renomowanej klinice tutaj, więc nie był to jakiś dentysta, który gdzieś tam przyjmuje na trzecim piętrze z tyłu jakiegoś budyneczku. Nie, tutaj to są bardzo przyzwoite kliniki i no, tak wizualnie tutaj nie ma absolutnie nic do zarzucenia. Nie obawiałabym się tutaj o higienę, bo wygląda to naprawdę wszystko bardzo czysto, bardzo profesjonalnie. Lekarz świetnie mówił po angielsku, więc nie było problemu z komunikacją.
Ogólnie, no bardzo pozytywne wrażenie. No trzeba powiedzieć, że tutaj w Hua Hin są trzy bardzo duże szpitale. Jeden szpital państwowy, dwa szpitale prywatne. Jeden z nich jest tutaj dosłownie 300 metrów od nas. No i z tego, co widzimy, przechodząc obok, no to rzeczywiście jest to świetnie utrzymany budynek, są doskonale wyposażone karetki. Nie obawiałbym się tutaj od skorzystania z jakichś usług medycznych. Myślę, że to jest jakąś taką rekomendacją, uspokojeniem dla kogoś, kto chciałby tutaj zamieszkać. Tym bardziej, że no, powiedzmy, jeżeli ktoś już ma pewien wiek zaawansowany mniej lub bardziej, to musi się liczyć z tym, że jednak będzie musiał skorzystać z opieki medycznej. W jakim języku rozmawiamy, porozumiewamy się? My ze sobą, po polsku. Jeszcze. Jeszcze. Prawda jest taka, że jednym z czynników, które zdecydowały o tym, że właśnie wybieramy Hua Hin na miejsce zamieszkania, było to, że jest tutaj bardzo wielu ekspatów. Nie wiem, ile wśród 65 tysięcy mieszkańców jest tych ekspatów, na pewno ich jest sporo, w związku z czym mieszkańcy tego miasta, pracujący w usługach, w sklepach, mają codzienny kontakt z językiem. Oczywiście język angielski jest tutaj najbardziej popularnym językiem. W związku z tym rozumieją, możemy się wszędzie porozumieć po angielsku, nie mamy z tym problemów. Oczywiście, jeżeli idziemy na targ i tam, wiadomo, nie wszyscy mówią dobrze po angielsku, ale podstawowe liczebniki, kwoty w batach są w stanie podać po angielsku. Czasami, kiedy jest kłopot, korzystają oczywiście z kalkulatora, gdzie sobie wyświetlają, ile mamy zapłacić. Nigdy nie mieliśmy tutaj problemów. Trzeba jednak przyznać, że czasami ten język angielski nie jest taki super zrozumiały dla nas, dlatego że ogólnie język tajski jest zupełnie odrębnym językiem, jeżeli chodzi o artykułowanie dźwięków do innych języków, w związku z tym no czasami trzeba się przyzwyczaić do tego, że oni mówią nie English, ale Tinglish. Tak? Tinglish. Tinglish. No a co z tym tajskim właśnie? Czy zamierzamy się uczyć tajskiego? Nie mówimy nie. Jest to na pewno bardzo trudny język, dlatego że jeżeli się wypowiada nawet jakieś słowo, to od jego intonacji zależy znaczenie tego słowa, więc wyobraźcie sobie, że to rzeczywiście jest. Mieliśmy okazję testować parę takich słów tajskich, które dla nas brzmiały jak tajskie, natomiast Taj zupełnie nie wiedział, o co chodzi, więc trzeba z tym uważać. Myślę, że dużym minusem jest nieznajomość alfabetu, dlatego że większość rzeczy, które są tutaj opisane, są opisane po tajsku i nawet gdzieś tam w hipermarketach, supermarketach, chcąc cokolwiek kupić, cokolwiek załatwić, widzimy napisy tajskie, które są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Czasami musimy użyć translatora w telefonie, żeby się zorientować na przykład, jaki jest skład danego produktu, data przydatności do spożycia. Jest to dużą, rzeczywiście dużą przeszkodą. No i to, o czym wspominałem wielokrotnie, robiąc jakieś reportaże dotyczące naszych wycieczek, szczególnie w świątyniach i w innych miejscach, które powinny przyciągać turystów, niestety te opisy są wyłącznie po tajsku, więc jak gdyby zawężają grupę osób, które mogą zrozumieć, co tam jest napisane. Więc tutaj może z tego miejsca też apelowałbym do przyszłych oglądających, niekoniecznie po polsku, żeby jednak pomyśleli o nas, biednych turystach, i czasami nam coś wytłumaczyli. Okej. Znaczy pozostałe pytania dotyczą transportu, czyli jak się tutaj poruszamy, oraz kosztów wyżywienia. Ogólnie co tu jemy, jak tu jemy. Ale to planujemy osobne vlogi. Tak, ponieważ są to bardzo ciekawe tematy, myślę, że źle byłoby je omówić od tak sobie siedząc przy stoliku. Natomiast myślę, że w najbliższym czasie przygotowujemy takie właśnie filmy, które opowiedzą, jak się tutaj można poruszać, jak my się poruszamy, jak inni ludzie się tutaj poruszają, jak wygląda komunikacja, która jest tutaj między poszczególnymi miastami, poszczególnymi miejscami. No i co? I
koszty życia. Mamy już mniej więcej nasze zestawienia kosztów życia, ale myślę, że pokażemy, jak się odżywiamy, gdzie co kupujemy, gdzie jemy i przedstawimy Wam nasze koszty życia, koszty wyżywienia. Także to byłoby na tyle. A jeszcze małe wspomnienie o wczorajszej wizycie. No właśnie, wczoraj odwiedził nas Marcin, bardzo miły człowiek, który jest również vlogerem, który prowadzi vlog nazywający się Discover Thailand Now. Był tutaj przejazdem, spędziliśmy naprawdę bardzo miłe chwile. Niestety musiał wyjechać już do Bangkoku, ale mamy nadzieję, że spotkamy się i kiedyś może zrobimy razem wspólnie jeden fantastyczny odcinek jego i naszego vloga. A tymczasem zapraszamy Was do oglądania vloga Marcina. Damy Wam link pod naszym filmem do jego kanału. I jeszcze jedno, ponieważ tak jak wspominaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych filmów, codziennie rano idziemy na spacer na plaży, ja przy okazji wykonuję tam zdjęcia swoim telefonem komórkowym, zdjęcia wschodu słońca. Tych zdjęć nazbierało się troszeczkę, więc w opisie filmu podam Wam linka do mojego folderu w chmurze, gdzie te zdjęcia są. Możecie je wykorzystać bez jakichkolwiek roszczeń autora, do czegokolwiek chcecie, możecie te zdjęcia wykorzystać. Obejrzyjcie sobie, jak wyglądają wschody słońca w Hua Hin. To co? No, myślę, że tyle. Dziękujemy Wam za to, że oglądaliśmy. Dziękujemy za pytania. Gdybyście mieli jeszcze jakieś inne, oczywiście piszcie. My przygotujemy kolejny questions and answers, jak mówi się po polsku. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia.